Cześć, witajcie serdecznie, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj, słuchajcie, ponuro, pada deszcz. Wszystkich Świętych było naprawdę ciepłe. To aż po prostu zadziwiające, że na Wszystkich Świętych, słuchajcie, można było swobodnie w krótkim rękawku po prostu sobie iść na cmentarz. No, niespotykane, chyba pierwszy raz w życiu takie coś, oj, pierwszy raz w życiu chyba takiego czegoś doświadczyłam. Było przepięknie, świeciło słoneczko. Ja w ogóle jestem, słuchajcie, oczarowana polską jesienią. W Niemczech nie ma takiej jesieni, choćby nie wiem, co kto mówił. Nie wiem, po prostu tutaj jest jakby więcej tej zieloności i to po prostu się, wiecie, wszystko zarzuciło, zapomarańczowało się i jest po prostu przepięknie, muszę wam to pokazać. Dzisiaj jest szaruga, ale wczoraj, jak świeciło słońce, to wyglądało to wszystko po prostu przebosko. Złota polska jesień. Też się tak zastanawiam, czy gdzieś tutaj w Polsce, słuchajcie, są te gumy. Ja wożę je z Niemiec i one są bardzo specyficzne w smaku i w zapachu. I zawsze lubię je mieć w torebce, bo one naprawdę smakują wyjątkowo. Jak będziecie gdzieś widzieli, to polecam wam je kupić, chociażby dla samego zapachu. No po prostu uwielbiam, uwielbiam. Oczywiście, słuchajcie, polskie zupki chińskie są najlepsze. Uważam, że po prostu w punkt. Zawsze jak jesteśmy w sklepie, słuchajcie, to kupujemy Amino, bo ja uwielbiam Amino pomidorową. Także idziemy szamać. Cześć kochani, witajcie serdecznie. Na początku chcę powiedzieć, że za mnie youtuberek z koziej dupy trąba. Z koziej dupy trąba? No jakoś tak. Bo słuchajcie, no miałam nagrywać vlog podróżowy, ale oczywiście wszystko działo się tak szybko. W dodatku tego dnia strasznie padał deszcz, więc nigdzie nie wyciągałam tej komórki. Pojechaliśmy na zakupy do Biedronki. Szybko zrobiło się ciemno przez tą taką mglistą od rana, taką deszczową pogodę. Potem trafiliśmy na korek na granicy i tak naprawdę już nic nie nagrałam. Przyszłam się tylko tutaj przywitać i pożegnać i przeprosić wszystkich tych, którzy oczekiwali czegoś więcej. Tylko za to chcę przeprosić, żeby nie było. Mam zamiar na dniach nagrać wam filmik właśnie z tymi rzeczami z Polski, bez których się nie ruszamy, że zawsze musimy mieć taki must have, jak wracamy do Niemiec. No, słuchajcie, trafiliśmy na ogromny korek, czy praktycznie przed granicą się zaczął, a skończył się gdzieś dopiero, no może tak 50 kilometrów za granicą, jeszcze w stronę Berlina. Także oj, całe szczęście, że Melania spała w aucie, że ona jest taka, że wiecie, nie marudzi, ale już naprawdę byliśmy wykończeni tą podróżą.
No i dosyć długo jechaliśmy. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze Biedronkę. W połowie zatrzymaliśmy się jeszcze w KFC, tak jak wam mówiłam. To KFC tak naprawdę uratowało nam życie, dlatego że wzięliśmy sobie kubełek. No i potem w korkach ten kubełek jak znalazł, po prostu, żeby sobie troszkę zająć czymś głowę, po prostu popodżerać. No, także kochani. A, no i chciałam wam, słuchajcie, wtrącić jeszcze krótkie przebitki z Action, jak ostatnio byłam z Malasią, po prostu cuda i widy na wianku. Naciśnij, mamie. Mówię. Fajna? Ale śliczna. Prezent. Prezent, tak? No już idziemy. Patrz, mi się są sweterki. Świąteczne. Ale fajny, jaki duży. Tu jest napisane, ile ma? 110. Moje marzenie jest prześliczne. Naprawdę prześliczne. Ja uwielbiam motyw tych właśnie ludzików, nie misia. A tu już bombki śliczne, tak? Tak. Happy New Year to you. Wow. I kierownica. Co, misiu? Gwiazdorek? Piękny, prawda? Fajne rzeczy. A tutaj taka żarówka, no. Te świeczniki na stół też fajne. No i adwentowe kalendarze. Proszę bardzo. Co one mają? A, w środku mają taką, tą można. A, village, no, czyli zbudować sobie taką. Nie, dlatego to nie się nie włoży teraz. O, dobra, wsadziło się. Idziemy już do domu? Aha, bo ty już wybrałaś, co chcesz i już możesz iść do domu. Musimy czekać na tatusia. Cześć kochani, jesteśmy na dworku. Dzisiaj jest 18 stopni. Jest po prostu cieplutko. No teraz może jest już trochę, trochę zimniej. Bawimy się z Melasią. Gdzie jest Mela? Gdzie jest Melania? Bawimy się w jesień. I czekamy u Chińczyka na jedzonko. Kończę. I wyczekujcie tego filmu, słuchajcie, z produktami z Polski.